30 lat temu Czesi powiedzieli stop komunizmowi, dziś rocznica aksamitnej rewolucji. Od tego tematu zaczniemy infowieczór. W programie powiemy także o dramacie Gruzinów pod rosyjską okupacją i będzie także o małych wojownikach, czyli obchodzonym dziś święcie wcześniaków. Elżbieta Żywioł, dobry wieczór. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dnia. Dokładnie 30 lat temu, 17 listopada 1989 roku, komunistyczne siły bezpieczeństwa brutalnie stłumiły studencką demonstrację na ulicach Pragi. Doprowadziło to do aksamitnej rewolucji i upadku komunizmu w Czechosłowacji. W Pradze trwają obchody rocznicy z udziałem przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej. Na miejscu jest nasza wysłanniczka Małgorzata Gałka. Zostajemy za granicą, ale zmieniamy temat. Nie poddamy się, zapewniają przedstawiciele żółtych kamizelek, którzy w ten weekend wyszli na ulice francuskich miast. W pierwszą rocznicę powstania ruchu w całym kraju odbyło się 270 manifestacji. W Paryżu i Tuluzie doszło do zamieszek. Między innymi o tym, kto za nimi stoi z francuskiej stolicy, Dariusz Bohatkiewicz. Teraz rosyjska okupacja w Gruzji, którą agresor konsekwentnie zaznacza, stawiając granice. Płoty i zasieki niszczą życie ludziom, którzy nie chcąc żyć pod butem rosyjskiego okupanta, muszą zostawić wszystko i uciekać. Tak zwana borderyzacja trwa od lat i nikt, łącznie ze środowiskiem międzynarodowym, nie potrafi jej zatrzymać. Z Gruzji Marcin Tulicki. I wracamy do kraju. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Tradycyjnie już w trzecią niedzielę listopada na całym świecie wspominamy tych, którzy zginęli, ale pamiętamy też o ich rodzinach i bliskich. Niestety wciąż zbyt wiele osób traci życie na drogach. Często są to młodzi ludzie. Jakub Wojtanowski. Zbyt szybko wyrywają się na świat, a potem muszą walczyć o przeżycie. Każdego roku w Polsce rodzi się około 25 tysięcy wcześniaków. Lekarzom udaje się uratować nawet takie, które ważą zaledwie 400 gramów. Dziś króluje kolor fioletowy, czyli kolor wcześniaków. Joanna Bukowska-Kasprzak. Ubodzy i potrzebujący, oni dziś też są ważni. Obchodzimy bowiem trzeci Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka. W całym kraju odprawiane były msze święte w ich intencji, a w wielu miejscach otrzymali ciepłe posiłki. Około 200 osób protestowało przeciwko zabawie sylwestrowej w Zakopanem organizowanej przez Telewizję Polską. W tym roku impreza odbędzie się obok skoczni Wielka Krokiew. To miejsce, gdzie w sezonie zimowym regularnie odbywają się duże imprezy sportowe. Teraz przeniesienia zabawy sylwestrowej chce między innymi lokalny tygodnik podhalański. Dominik Cierpioł. W infowieczorze to wszystko. Za moment nie da się ukryć ekstra. Kolejny serwis informacyjny tuż przed północą. Zapraszam w imieniu Łukasza Sobolewskiego. Ja już dziękuję za uwagę. Dobrej nocy.